Hej, witam Was bardzo serdecznie z Ulisek.pl i witam Was w kolejnym już odcinku z Minecraft TV Poradniki. No tej serii dość dawno nie było, z ponad rok już chyba, no ale dobra, nie przedłużając, zaczynamy. To w tym odcinku to właśnie chciałem Wam pokazać najprostsze możliwe drzwi 2x2. Myślę, że każdy widział kiedykolwiek drzwi na 2x2. Możliwe, że używał. Ale teraz od którejś tam wersji są znacznie prostsze do zbudowania. Zobaczcie, tutaj mamy drzwi, tutaj działają, no bardzo podobnie działają, ale są dużo prostsze do zbudowania, więc teraz przeskakujemy i zaczynamy budowanie. I dobra, mamy teraz pustą ścianę, nic tutaj nie ma, więc zaczynamy od wykopania sobie dziury w miejscu, gdzie ma być nasz tunel. Powiedzmy, że tutaj będzie. Teraz stawiamy tutaj, wykopujemy tutaj taką dziurę, dwie kratki głębokości, z drugiej strony tak samo. Hej, za bardzo tutaj. I tu ustawiamy tłoki z jednej strony i z drugiej. I tutaj dwa pozostałe. I teraz ziemią sobie to zapisujemy. Póki co to się robi identycznie, jak się robiło poprzedni projekt. Drzwi, ten trochę bardziej skomplikowany, który podejrzewam nie działa na, który właśnie działa na starszych wersjach, ale na tych nowszych właśnie da się zrobić w ten sposób. I ten sposób, co teraz pokazuję, nie będzie niestety działał tam na wersjach poniżej 1.10 podejrzewam. I tutaj właśnie sobie wykopałem już miejsce pod redstone, żeby nie przedłużać. I teraz tak, jak mamy tutaj nasze tłoki i tutaj mamy nasze te tłoki od boku, to nad tymi tłokami musimy sobie postawić redstone tu i tutaj. Teraz musimy sobie tutaj zespać i tu sobie ustawiam przekaźnik ustawiony na 1. Tutaj tak samo i tutaj dwa czerwone pyszki. I to jest cały mechanizm. Takie to jest bardzo proste do zbudowania. To jest wszystko. Teraz teoretycznie wystarczy to zasilić i drzwi nam już działają. Proszę bardzo. Się otwierają, się zamykają. Wszystko działa. Oczywiście tutaj dalej można sobie na przykład podciągnąć sygnał. Tutaj oczywiście trzeba zastawić klockiem, żeby tutaj się nam sygnał nie łączył, bo się wtedy zrobi coś takiego. I teraz już się nie wyłączy, bo tutaj jest taka pętla. Więc musi być tutaj ten blok. I sobie na przykład tutaj damy do dźwigni. Hop. I proszę bardzo, mamy dźwignię. Teraz wystarczy sobie to tutaj zasypać. I proszę bardzo, mamy gotowe drzwi w ścianie płaskiej. Oczywiście tutaj, zamiast dźwigni, możemy tutaj jakiś mechanizm ustawić inny do otwierania tych drzwi. Na przykład dźwignie z dwóch stron, żeby były, albo żeby były na przycisk. Wtedy można zrobić też z drugiej strony od środka na przycisk. No na przykład może je Wam jeszcze pokażę, jak tu zrobić na przycisk. To teraz tutaj dorobimy do tego mechanizm, żeby działało na przycisk z obydwu stron. To nie jest niczym trudnym do zbudowania, zaraz Wam tu pokażę, że tutaj mamy sygnał od jednego przycisku, sobie tutaj leci, tutaj trzeba przedłużyć sygnał i tutaj leci do tego przekaźnika i komparatora. Tutaj z zewnątrz tak samo ten przycisk też tu leci do tych rzeczy. I teraz tak, jak tu poleci sygnał, to tutaj pochodnia zgaśnie, tutaj przedmiot przeskoczy z jednego leja do drugiego, uaktywni to, tutaj pochodnia zgaśnie, drzwi się otworzą i na odwrót. Także można teraz tutaj używać na zmianę dwóch przycisków do obsługi drzwi. Za szybko kliknąłem, no i się nie otworzyłem. No. Proszę bardzo. To też nie jest jakiś skomplikowany mechanizm. Jakby ktoś chciał go odwzorować, to proszę bardzo, tutaj cały mechanizm widać, jak wygląda. I oczywiście tutaj, o, jeszcze nie wiem czy mówiłem, tutaj ten mechanizm jest podpięty tutaj normalnie do tego mechanizmu od drzwi. Proszę bardzo. I mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Powiedzcie, co myślicie o tych drzwiach, że moim zdaniem dużo łatwiej, dużo prostszy to jest mechanizm, bo teraz to widzicie, że praktycznie troszkę redstone'a i tyle. Więc mam nadzieję, że podobało. Więc trzymajcie się, no i pa. Kurczę, makabryczne to wyjdzie.
Już ja to widzę, że będzie to makabryczne.